kolejnym odcinku Mad Maxa i cóż, zrobimy sobie misję poboczną u Krwistobrodego. Jesteśmy koło niego, a misja brzmi znak chyba od bogów, tak? Dobrze jak kojarzę? Chyba tak. Killer, the steel you brought has been very useful. No pewnie, że tak. Najlepsza stawa. I could sure use your help again. Oczywiście. Exactly. You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. Kto to jest, Grief? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the water. Nawet nie mają jak się umyć, nie? Śmierdzą. Use your longlookers. Masakra. Requiem dla zasadniczo duża ilość złomu. Odkrył istnienie morskiego bożka, który może według niego podnieść morale jego załogi. Znajduje się on w ścianie portu na północ. Aha. Okej. Okay. Czyli tu. Sądzę. No dobrze. Ogólnie to powiedziałbym, że zobaczymy się na miejscu, ale nie, po prostu przejdziemy się tam jednak, ponieważ w tamtych terenach jeszcze nie byłem, więc może po drodze coś nowego odkryjemy. Nie? Pewnie, że tak. Dobra, wsiadajmy do naszego Magnuma Opusa. Magnum Opus. No trzeba tego złomu nie zbierać. Ale mam opancerzony teraz mocno, tylko że jest wolniejszy przez to. Ale to nic. No, tak, te grom jest mocniejszy. Harpun ma mocniejszy, tylko też jeszcze powinienem go podkręcić, bo to nie wszystko. Mam więcej amunicji. Przydałoby się jeszcze moc zwiększyć auta. I opony były. Jak wjadę w piachy. Snajper! Już na mnie mierzy skurczybyk. Nie trafiłem, chodzika chciałem strzelić. Dupa. No dobra, ale jest po snajperze. Dawaj. Tak jest. Przyspieszenie z dopalaczem jest zajebiste. No i co? Tak. Jeżeli chodzi o zdobywanie tych twierdzy. Po pierwsze, lepiej od razu sobie zdobywać plan związany z tym, z rozpoznaniem, czyli po prostu będziemy mieli wszystko odkryte. Trafię? Nie trafiłem? Chyba jakieś jaja. Będziemy mieli odkryte wszystko na mapie, rozpoznane i wtedy będziemy mogli sobie swobodnie jeździć. I nie na darmo zwiedzać pustkowie, chociaż tak jest. I nie tylko co, tylko też ekipę sprzątającą, która właśnie będzie nam automatycznie zbierała części złomu. Bo jak na razie na terenie Krwistobrodego złomu muszę zbierać sam. No, pięknie. A na terenie twierdzi Jita złom nam zbierają automatycznie. Świetnie. Dobra, nie będę marnował na razie gromu. Może się jeszcze przydać. Złoży słuchawkę. Boże, jakie krajobrazy, masakra. Dobrze, tylko nie omieszkam rozpierdzielić od razu przy okazji. Tego stracha. Wow. Nie dam rady. Zobaczcie. Harpun mam. Czyli jednak będę musiał użyć. Ojojojoj. No trudno. Ładuj. Odłamkowy ładuj. Tak, gotowe, kapitanie. Czyli muszę trafić w to najlepiej. Dobra. Spróbuję teraz to pacnąć. Tak jest. Potrzebnie to jedną rakietę zmarnowałem, no ale cóż, zdarza się. Pozbierajmy to, co trza. No niestety, to jest dosyć nowy teren dla nas. Jest za dużo rzeczy, żeby ją minąć. Za dużo.
To snajper, to jakiś ta strach, czy ta wieża, jak ona się tam nazywa. Griffy tam jest. Do Griffa to by się przydało pojechać. Kurwa macie. Dobra, pojedziemy najpierw do Griffa w takim razie. Bo mam, wiem, że mam sporo punktów do umiejętności chyba do rozdania, sporo żetonów. Tam jest coś do zdobycia, ale... O właśnie, co tu jest? Farma czerwi. Czyli jeden z planów. No dobra, trudno. Na razie pojedziemy... Kurwa, tylko którędy tu wjechać do tego Griffa, co? Pewnie tędy. Dam radę? Dam radę. Dawaj. Dawaj. Kurwa, ten... Fucking shit, jeszcze ten złamac jeden. Jeszcze raz. Tak jest. Teraz on mnie będę zbierał, bo nie mam na to czasu. Trochę mi chcieli dać w pierdziel, tylko nie wiem. No fuck, on się wolny zrobił i ospały ten samochód. Co będzie zbierać na... Ojej, na modyfikację silnika, bo... Porusza się jak wóz z węglem, jak mój stary Passat w automacie. O! Tajemnice mocy się pojawiają, tak. Nasz przekładny Bóg, który nam przekazuje punkty umiejętności, zmienia otoczenie na jakieś demoniczne. Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. I dalej, co to? Not my choice to kill. Dokładnie. You seem to enjoy it. Never. Pewnie, że nie. You don't fear killing because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. No, jak zwykle huchną nam w ryj swoim proszkiem, albo nie wiem czym. Albo po prostu ma tak nieprzyjemny huch, że Max zemdlał. Z większych legendy Maxa... Tak. Pozwala Maxowi zyskać więcej zdrowia dzięki żywności. Tak, oczywiście. Sprawia, że Max zdobyła większą ilość amunicji. Tak jest. Też. Sprawia, że Max znajduje więcej wody. Oczywiście. Oczywiście. Ależ jasna sprawa. No i teraz tak. Pozwala zadawać większe obrażenia bronią białą. Dobra, niech będzie to, bo to z żywności, żeby więcej życia odzyskać, to... Dobra, ja tak zdecydowałem. Albo nie. Zrobimy tak i zrobimy rzeczywiście jednak tak. No i dobra, to mi pasuje. Wstawaj. Gumopał poziom 8. Dobrze. Więc wracajmy do naszego wehikułu czasu i w końcu jedźmy do... Jedźmy tutaj. To jest w sumie niedaleko. A, jeżeli chodzi o projekty misji ekipy rozpoznawczej, to są właśnie teraz. Dwa. I trzy. Tutaj. Także to na pewno w którymś... jeden odcinek poświęcę na te trzy obozy. A tam są... Tu już nie chodzi o sam obóz, że obóz po prostu ja zdobywam tylko te plany, bo one naprawdę nam usprawniają później działanie w grze. Może nie wszystkie, ale większość. Oho. Dobra. Co nie zjedziesz? Fufuf. Trochę niefortunny zjazd, ale... Zrobimy tak. Aaaa! Co to w ogóle za wielki... Ale mam teraz jednak widać. Dobrze. Frakcja szakali. Pole minowe. Muszę uważać. Jeszcze raz i będzie po nim. Tak jest. Tak jest. Z pojazdy szakali, czyli jeszcze co innego i sobie zbieram przy okazji części.
Gdzie? Gdzie ta kurzawa? Tam widzę, że jest snajper i od razu go zlikwidujemy. Ciekawe, czy dam radę z tej odległości. Dawaj, 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 do tyłu. Ta, pewnie, że go zlikwiduje i to przy okazji. Tak jest. Tutaj nie ma nic. Tam są wieże. Dobra, co to mnie nie interesuje na razie? Skoro miałem go na celowniku, to czemuż by nie? Dobra, 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 dawaj. Jezus, jaki wolny, kurde, trzeba w końcu ten złom zdobyć. I zmodyfikować tego, żeby nie wjechał na... nie tędy. Boże, nie, 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 bo ja nie wiem, gdzie tu są miny. Jeszcze wjadę i będzie po samochodzie. Im cięższy, to widzę, że... Im cięższy, tym więcej paliwa jara ten samochód, chociaż sobie zainwestowałem w to, żeby auto paliło jak najmniej. Dobra, mamy te bramy, tylko że tu przy okazji... No, macie, macie, dobra, to macie, no dawaj. No. Tak jest. Wow. Tak jest. Pięknie. Fatality. Tak. Nie, nie. Szkoda marnować noża. Ponieważ to akurat miałeś jeden, który mi brakuje. Dziękuję. No i teraz możemy sobie przeszukać. Amunicję mam pełną, ale w snajperce... Nie, to nie musimy jeść, bo zrobię jest pełne. Dobrze. I co my tu mamy? O, złom 1 na 2. Czyli... Tu pewnie na górze coś jest. O, sojusznicy. Sojusznicze bazy przysłały nam 160 sztuk złomu. Jej. Chciałem powiedzieć złota. Znaczy miejsce sfundowane w 100%, czyli tu nic więcej nie było. Dobrze. Lećmy dalej. Dobra. W ogóle jakaś przepyszna skryjówka, kurwa. Większego szałasu nie mogli sobie wybudować, nie? Dobrze, teraz tylko pytanie. Jestem przy tej bramą. What is it? Some kind of billboard. But to get it, I have to go around and find a way into that storm drain. That's in the Dead Barons sink. We have to go around. Dead Barons Pass is the nearest entry. Aha, no. Czyli trzeba pojechać naokoło. O kurwa, którędy, co? Tędy? Tu jest droga, widać. Tylko wjadę na terytorium spojówki. Znajdź wejście do kanałów burzowych. A jak? O, oh, fucking shit, aż z tej... A, bo jest jeden przejazd. Dobra, w takim razie zobaczymy się rzeczywiście na miejscu, bo czeka nas kawałek drogi. Ha, halo, jestem z powrotem. Zbliżamy się do miejsca. No... Po drodze dobrze wyłączyłem, bo naprawdę mnóstwo pobocznych rzeczy to zrobiłem. Znaczy, nie żadne plany zdobywałem i tak dalej, tylko miejsca, gdzie można było po prostu złom zdobyć. Kilka wież rozwaliłem snajperów, zlikwidowałem, a także w tym miejscu, jak jechałem, to spotkała mnie wielka burza. I dzięki temu mam ponad 2500 sztuk złomu. 2500, więc... Na pewno to wydam w tym odcinku. How I get in? A już widzę. How do you get in? Tam jest. O, właśnie. Ominous. Tak jest. No i naprawdę sporo się działo. Podczas tej burzy chyba zdobyłem jakieś 2000 sztuk złomu. Tak mi się wydaje. No, ja przy okazji zdobyłem kolejne trofeum, bo podczas tych burz, które tam mnie napotkały, zdobyłem ogólnie 10 tych skrzynek, tak? 10 skrzynek tych rozwaliłem. Wow! Kurde, mogę go rozwalić. Po cichu. A tego nie zrobiłem, nawet nie wiedziałem, że tak można.
O 2700. Ja po prostu będę wydawał na lewo i prawo. Nie wiem gdzie. W sklepie z zabawkami. Jak dziecko w sklepie z zabawkami. Dobrze. I teraz stary tunel techniczny. Aha, mój brat właśnie wrócił z pracy. Niestety bardzo późno. I know. Dobra. Przy okazji trzeba będzie zdobywać. O, właśnie, o to mi chodziło. Tylko nie mogę kurwa nic pominąć. Może wyłączę światło. Wyłączę światło, bo tutaj są ci goście. Ach, jednak mnie zauważył. Nie, właśnie nie. Kurwa, wezwał swoich koleżków. Ajajaj, nie udało się po cichu. Chodź tu. Come on, where are you? No jednak zapalę światło. Teraz to co, już mam w dupie. Nieważne, po prostu i tak mam wpierdolę. Furia. Tak jest, tak jest. Chodź tu, chodź tu. Chodziłem. No, czy? Dobra, najpierw tego. Dobra. Dobrze, rozwaliłem. To jest chyba jeszcze jakaś część, ponieważ mi nawet pokazuje na mapce, chyba że to jest ogólne, a że po prostu to są części. Nie, tu nic nie ma. Pokazuje mi tak jakby było tutaj, nie? Ale nic nie ma, więc po prostu chodźmy dalej. Co jakieś kraty, tu byliśmy, tu wzięliśmy, dobrze. Tam nic nie ma, nie. Pięknie w ogóle są efekty światła w tych tunelach. Coś jak w Dying Light, tylko tutaj no, jest widok z osoby trzeciej. Dobra, tam trzeba iść, ale pozwiedzajmy jeszcze. Dobra, tu jest tutaj. O, wiedziałem. Kopalnia skarbów. Aż mam aż tyle tego złomu, że chciałbym to zachować i tego nie wydawać. Jestem dumny, że mam tyle tego. Nie no, ja sobie pewnie, że to wydam. Na modyfikację tym razem naszego auta. Dobra, tutaj będzie więcej części. Pewnie z 50 sztuk. Nie, 15 tylko? No, jakieś jajca. Dobra. Tu nic nie ma. Nie. Tu nic nie ma. Dobra, tu zebraliśmy, to chodźmy dalej. Nie, poza to zejście tu jest chyba, że później będzie można to osuszyć i coś będzie jeszcze na dnie. Też tak może być. W wielu grach tak nawet jest. No, chodź tu. A ciebie to, tak, w nosa. I teraz... Pussy. Dobra, mam nadzieję, że mnie nikt nie zajdzie. Nie zrobię mi niespodzianki od tylca. Dobrze. Tam jest kolejna część, tylko że tutaj chyba nie wskoczę, chyba że przejdę tędy, o. Tak, dam radę. Jeszcze nie jest taki ciamajdowaty. Dobra, 7 na 10 części. Jeszcze tylko 3. Jeszcze tylko 3. Tutaj nic nie ma. Ten co? Ej! I się zesrał. Ej! O, poszło. Tak to brzmiało. No, chodź. Come on. Piękna kontra, ale tak nie do końca. Tak. Nokautuj go. Chodź tu. O! O tym mendo. Z ziemi ognistej. Dobra, tu gdzieś widziałem jakieś części. Albo i nie. Tam jest woda, której na razie nie chcę, ponieważ praktycznie nie tracę zdrowia. Tam też nic nie ma. Jeszcze 160 sztuk. Zło mi przybywa, nie wiem, chyba co pół godziny mi się wydaje. Dobrze, jesteśmy ku wyjściu. Tylko coś mi nie pasuje w takim razie, bo cóż.
Mam tylko 7 na 10 sztuk złomów. O, jest 8. 8. Dobra, tu mam to im zanieść, tak? Dobra. Ach, poszło. No ale nie. Chwila, moment. Ja jeszcze muszę tam wrócić. Dobra. Także będę mógł z drugiej strony podjechać i to chyba harpunem zabrać. Użyj pistolety, aby oznaczyć położenie znaku. Okej, jak najbardziej. Tyle, że jeszcze tego nie zrobię, ponieważ muszę tam wrócić i znaleźć jeszcze te dwie sztuki złomu, które się gdzieś tam skryły w tych ciemnościach. Fucking shit. Tutaj na pewno... O kurwa, jak ono się porusza, jak w smole, a ma... No dobra, jak w wodzie, ale wodę ma do kostek, bez przesady. By się to przydało osuszyć, ja myślę, że gdzieś tam taka dźwignia mogłaby być. To nic nie ma. Nie ma nic, zobaczcie. Znaczy zobaczcie, nie zobaczycie, bo nic nie ma. Tam też nic. Muszą jeszcze gdzieś być te dwie części. Ja nie odpuszczę, niestety taki już jestem. Więc zróbmy tak, aby nie nudzić tym, że ja tutaj chodzę, zwiedzam, bla, bla, bla. I próbuję znaleźć te sztuki złomu. To po prostu zobaczymy się za chwilunię. No witam, odnalazłem dwie części, po prostu one były ukryte w wodzie. W wodzie, w tym takim, jakby nie wiem, jak sypialni obozowisku, mamy 3000 sztuk. Ja pierdzielę, po prostu nie wierzę w to. Dobra, ten odcinek coś czuję, że będzie krótszy, ale to nic nie szkodzi. Chodźmy do wyjścia i zasygnalizujmy odbiór przesyłki, czyli Chumbaka pewnie podjedzie naszym opusem. No i odjedziemy z tą częścią, z tym, nie wiem, jak to nazwać, reliktem może. Do twierdzy Krwistobrodego. No. I wtedy jego ludzie będą, kurwa, modlić się do kawałka blachy z pierdolonym jakimś malunkiem, nie wiem skąd. Z greckiego chyba jakiegoś statku. Nie, może nawet nie z greckiego. Czyli co, muszę zejść na dół. Przytrzymaj oznacz teren. To tak jak w przypadku tego metra, nie? Nie wiem, czemu ten kawałek metalu miałby zrobić różnicę pod wanem, no właśnie. Ale przynajmniej dostałem dla niego sporo złomu. No i to się liczy. 200 sztuk, no to kurwa, wcale nie mało, nie? Dobrze, więc tu jest auto. I chodźmy do Krwistobrodego. Co za pomocą przełączy pomiędzy rodzajami... Wiem. Wykonaj niszczycielską rozwałkę harponem, przyczepiając go do tylnej zderza go wrogich pojazdów, używając do palacza. No to może być dobre. Nie wiem, czy to jak... Czy w ogóle tego używałem. Dobra, komplet amunicji. And now, ladies and gentlemen, the workshop. And, o, dla Maxa też możemy. Kurwa. Pięści zajął w roku o 40% więcej obrażeń. Wcale nie dużo to kosztuje, więc ja to wezmę. Dobra, po prostu ulepszymy, co się da. 80% mniejsze obrażenia od ataków pięściami oraz bronią. Biorę. Będziemy mieli nowy kubrak. Świetnie. Co tu jeszcze jest? O 30% mniejsze obrażenia odnoszone w wyniku nieudanego bloku i 30% większe obrażenia zadawane przez kontry. Ale tu możemy od razu wskoczyć na to. No to oczywiście, że biorę to. Widać, ma jakieś kastety takie, nie wiem z czego. Jakieś części z samochodu. Dobra, tu nie możemy. Tu znowu możemy coś. Ale odblokowaliśmy. Max ma na twarzy smugi smaru, nosi też gogle. Jak już skoro to kosztuje zero, to muszę to zobaczyć. Ale nie na oczy. Dobra, to zobaczmy jeszcze opcje
Jest pomalowana na barwy wyścigowe. Max nosi też go barwy wyścigowe, tak. Kiepsko. Nie podoba mi się wcale. Broda Maxa jest gęsta, jego włosy długie, nosi też gogle. To w sumie nawet fajne, ale... Max ma średnio dłuższą brodę i nosi też gogle. W sumie ta broda ta na nic chyba nie daje, co? Ja bym wziął mu tą długą brodę i gogle, to mi się podoba. Nie, nie podoba mi się to. Nie, to sobie zrobimy dokładnie to. O, to mi się podoba i tak zostawimy. Dobra, i co on tu jeszcze ma? 2,5 tysiąca na... O kurwa mać, ile tego w ogóle jest, zobaczcie. Ja pierdolę, co to jest? Po dowolnym uderzeniu osianem możesz wykonać potężny cios kończący. Ja to najlepiej po kolei bym to wszystko brał, ale najpierw wezmę sobie, tutaj mamy to zrobione do końca, tutaj też silnik, to musimy zainwestować, co prawda 600 kosztuje, no ale cóż, przyspieszenie nam zwiększy, bo ostatnio trochę ciężaru mu dodaliśmy, tak samo to, wydech. Pięknie. To tylko 300. I zobaczcie, jak migiem... Nie, to... Nie. Zwiększenie przyczynności wszystkich na wierzchni. Pierdolę, bez przesady. To mam. Dopalacz jest. To też. Te kolce, kurde, by się przydały w końcu, co? 400. To bym sobie wziął. Bo to mi się kiedyś przyda. Będę płakał, że tego nie mam. Snajperkę tylko 200. Harpun musimy ulepszyć, 900. Trudno, ale to jest bardzo ważna rzecz. No, będziemy mogli teraz odrywanie od opon z drzaków i drzwi, a także obalenie większych konstrukcji. Świetnie, to mamy ulepszone. Palników jeszcze nie mamy. Tym szybkość naprawy też nie, karoserię nie. Dobra, to tak naprawdę jeszcze nam ta snajperka została, ale tego nie będę inwestował, bo opony też nie, zostawię sobie te 300. Nie, patrzcie, co teraz szybko mi uciekło. Zaraz. I jeszcze sobie ulepszymy w takim razie na przykład to. Sobie po kolei, bo to wtedy walki są bardziej efektowne przez te ulepszenia. No tutaj to już jest droższe, na razie mnie na to nie stać. Czyli 3000 złomów po prostu zeszło w mini oka. Także mamy maksa ulepszonego to i upusa naszego. Jest szybszy, ma przyspieszenie większe, większą prędkość maksymalną osiąga. Mamy kolce, tak? O, Max nasz ma gogle, może będzie mógł je zakładać, jak będzie burza, nie wiem. Dobra, także... No. 30 minut odcinek, myślę, że starczy. 30 parę w sumie. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. I jak oczywiście się podobało, łapkę.